Podwyżki dla polityków, dla ministrów, dla posłów, senatorów, a także już podobno w najbliższym czasie dla samorządowców, to jest rzecz zdumiewająca. Z kilku powodów. Po pierwsze, sam fakt, że coś tak niepopularnego podejmowane jest akurat teraz. Po drugie, sposób, w jaki jest podejmowany. Podwyżki poprzednio ogłaszane były przegłosowane zgodnie przez PiS i przez opozycję. To wywołało wielkie oburzenie na opozycji. Opozycja się powiem tego odcinało, z podwyżek nic nie wyszło. Od tego czasu trwała taka cicha przepychanka, że wszyscy chcemy mieć podwyżki, ale mówił PiS, tylko wtedy one będą, jak wy też za tym zagłosujecie. A platformerzy mówili, nie, błagamy, wy przegłosujcie te podwyżki, bo my nie możemy, bo elektorat po prostu tego nie wybaczy. I oto po wielu miesiącach takiego ping-ponga Prawo i Sprawiedliwość decyduje się te podwyżki przeprowadzić z własnymi siłami, czy siłami prezydenta, czyli jeszcze mocząc w to prezydenta, który no i tak nie wykorzystuje 100, ani 50, a bodaj nawet 20% swojego potencjału, ale jeszcze powierza mu się takie zadanie, którego pogrąży zupełnie w oczach wyborców. Po co? Dlaczego to wszystko? Jest dobrą zasadą, że podwyżki dla polityków, jak się wprowadza, no to już mógłby zrobić pan prezydent, to się wprowadza je z takim vacatio legis, żeby dotyczyły następnej kadencji. Wtedy nie ma podejrzenia, nie można powiedzieć, że sobie samym podnoszą uposażenia. Nie, podnoszą posłom, którzy w następnej kadencji zostaną wybrani, w związku z tym ministrem. Po co używa prezydent sztuczki prawnej, żeby tutaj spowodować, zarządzić to, co wcześniej próbowano ustawą sejmową zrobić i było krytykowane, to teraz on bierze całą tę krytykę na siebie. I to jeszcze w takim momencie. W takim momencie, kiedy no, nie ma dobrego momentu oczywiście, bo nie ma takiego momentu, kiedy rządzący nie potrzebują poparcia, ale teraz to go naprawdę potrzebują straszliwie i to nawet, rzekłbym, Bożej protekcji przede wszystkim, bo ściągnęli sobie nieumiejętnym manewrowaniem kulminację kryzysów na głowy w tym samym momencie. Już jest nabrzmiała sytuacja w wojnie z Unią Europejską, która nas czołga, wyznaczyła termin, zostało do 16 sierpnia 2 tygodnie. I w tym terminie mamy rozwiązać Izbę Dyscyplinarną albo będzie draka. Już jest draka z Amerykanami. Już są wątpliwości dotyczące szczepień. Coraz dalej idące, coraz bardziej sytuacja nabrzmiewa. Już są wątpliwości, czy akurat to jest dobry moment, żeby za 2 miliardy odbudowywać Pałac Saski. Jest niezliczona liczba kolejnych kryzysów, które rosną, bo jeszcze mamy bardzo wysoką inflację 5-procentową. To się przekłada na niezadowolenie rozmaitych branż, grup, tych słabszych zwłaszcza. Zaraz przyjdą ratownicy medyczni, będą wściekli, że dodatki covidowe się skończyły, nic ich nie zastąpiło. Służba zdrowia jest właściwie w sytuacji płacowej sprzed 2020 roku marca, a dowiaduje się, że posłowie, senatorowie i ministrowie sobie podwyższyli właśnie pobory. No, po co to wszystko? Ja widzę tylko jedno logiczne rozwiązanie. Widocznie w tej kulminacji kryzysów, w walących się na głowę krokwiach, bo powtórzę tę swoją metaforę, że jak się bierze do remontu, to trzeba się wziąć do tego remontu umiejętnie, bo może być tak, że chałupa, która stoi przegniła i jeszcze jako tako stoi, w momencie jak się nieumiejętnie zaczyna naprawiać, to dopiero się zaczyna walić. I coś takiego się dzieje w tej chwili. Więc w tym momencie tego wielkiego kryzysu Prawo i Sprawiedliwość, jeśli się decyduje na takie podwyżki, to widocznie musi to zrobić, bo ma takie niezadowolenie w swoich szeregach, że nie da się tego w żaden inny sposób zgasić. Myślę, że tutaj przysłowiową kroplą przepełniającą czarę, uwaga, przysłowiowa kropla nie przepełnia czary goryczy. Czara goryczy to jest zupełnie inne przysłowie. To jest bardzo powszechny błąd ćwierci inteligencki, mieszanie tych dwóch frazeologizmów, mówienia o kropli, która przepełniła czarę goryczy. Więc tą przysłowiową kroplą, która przepełniła kielich, jest historia posła, który wystąpił z PiS-u i dostał robotę bodajże w Banku Gospodarstwa Krajowego i wrócił do PiS-u.
to myślę musiało wywołać w szeregach już takie zamieszanie, takie kurza twarz. No to co, to ja tu siedzę i jestem grzeczny jak idiota i nie rozrabiam, nie podskakuję. I jak w tej balladzie Młynarskiego o dwóch koniach, tak? Grzeczny dostaje po uszach, a niegrzeczny jest przekupywany, żeby raczył wrócić, bo się większość sypie. I widocznie takie nastroje poszły, że nawet sam naczelnik, który znany jest z tego, że powiedzmy nie lubi przesadnie wsłuchiwać się w nastroje społeczne, a szczerze mówiąc, im dłużej rządzi, to chyba też nastrojów społecznych to w ogóle tam nie słyszy, a są one mu filtrowane przez lizusów, którymi się otoczył, ale i w nastrojów we własnej partii chyba tak dobrze nie wyczuwał, o czym piątka dla zwierząt świadczy. Więc jeżeli z tym nieco przytępionym wyczuwaniem nastrojów swojej własnej partii zdecydował się na coś tak niepopularnego, no to chyba dobrze tam nie jest. Chyba narasta takie głębokie przekonanie w pisowcach, że krzywdzeni są, że szykany złośliwości, jakich doznają ze strony liberalno-lewicowych mediów, nie są warte tych drobnych pieniędzy, jakie tutaj zarabiają. To oczywiście merytorycznie na koniec powiem, żeby nie było, że pomijam ten merytoryczny aspekt zagadnienia. Merytorycznie wszyscy mają rację. Mają rację ci, którzy mówią, że posłowie, senatorowie, urzędnicy państwowi zarabiają zdecydowanie zbyt mało. I mają rację ci, którzy mówią, że ich wszystkich jest zdecydowanie za dużo. I w związku z tym, gdyby tak połowę przesunąć do jakiejś bardziej sensownej pracy, zwłaszcza z tych ministerstw, które w większości i tak nic nie robią, ponieważ tak naprawdę rządzą gabinety polityczne, a ponieważ gabinety polityczne są niekonstytucyjne i nie można im wypłacać pieniędzy, to muszą być spółki Skarbu Państwa, żeby członków gabinetów politycznych umieszczać w tych radach nadzorczych i tak dalej. To wszystko się ze sobą wiąże. Więc na pewno teoretycznie byłoby najlepszym posunięciem, na przykład taki Sejm zmniejszyć do 120 osób, bo po diabła 460, jak w 200 kilkaset milionów obywateli liczącej sobie Ameryce. Tam też jest 460 osób w Kongresie i 100 w Senacie. U nas spokojnie wystarczyłoby koło 100 w Sejmie i w Senacie, no, tyle co województw mniej więcej. I wtedy można by z tych zaległych pensji im podnieść, znaczy z tych uwolnionych diet podnieść im to do odpowiedniej ilości i z tych kilkunastu, czy bodaj już kilkudziesięciu ministerstw zrobić kilka ministerstw i zamiast 100 ponad ministrów i wiceministrów mieć tych ministrów poniżej 10 i drugie tyle wiceministrów po jednym w każdym resorcie i wtedy by na wszystko kasa Bobu starczyło. To jest oczywiście ideał, ale to jest tak jak z odchudzaniem. Wszyscy wiedzą jak, ale jakoś nie potrafią. No, każdy wie, co zrobić, żeby schudnąć, ale jakoś siły woli na to przeważnie nie ma. I tutaj problem jest ten sam. Nie ma siły woli, jest pływanie, jest reagowanie na sygnały. Przyszły najwyraźniej sygnały z dołu, że nie będziemy już dłużej tacy grzeczni, jeżeli jeden cwaniak, który się mówi, że się wypisuje, dostaje fuchę tłustą po to, żeby wrócił z powrotem, to my się czujemy źle traktowani, też się zaraz zaczniemy wypisywać, zakładać inne koła poselskie i oczekiwać propozycji. No chyba taka jest przyczyna tej nieszczęsnej podwyżki, która się czkawką odbije bardzo, bardzo nieprzyjemną rządzącym. No ale myślę, że oni o tym wiedzieli chyba, skoro to pan prezydent zrobił, to widocznie uznał, że musi.